Oczywiście Nie, mamy tutaj chyba w ogóle. Pandemonium Anabulezosis, Was dwa więc kosiamy? to Do sobie ciebie. zobaczymy. Czekaj, Oha, czy nam pokaże tutaj, jak wygląda to całe miejsce. Czyli praktycznie ponownie sobie tak jak mieliśmy z tym właśnie bogiem też walczyliśmy. Z Heidlinem, to też jesteśmy teraz w środku Iferetu, czyli w środku tego całego źródła pandemonium. I tu też Ifer mamy też, plus jeszcze oczywiście nowego przeciwnika. O ile dobrze widzę, to chyba będzie pierwsza część widzę, więc to jest dziewiątka. Czyli pierwszy przeciwnik, którego będę prawdopodobnie ciągle farmił na akcesoria. Więc go się na pewno trzeba nauczyć, zwłaszcza że widzę, że okręgi są. Trzy poziomy okręgów i są też linie przedzielające, więc tu będą jakieś kony, jakieś danuty, jakieś cyrkl i tak dalej pewnie. Uderzenia, pewnie będzie trzeba się układać, light party, full party i tak dalej. I pewnie tu będzie, wokół niego pewnie będzie jakieś aura, która będzie odejmować, więc prawdopodobnie tak właśnie będzie. Okej, przyspieszymy sobie i zobaczmy, jak wygląda walka z nim. Co tam rzuca w ogóle. O, on ma fizyczne ataki, 24 tysiące odejmuje. Całkiem dużo odejmuje, nie powiem. Czyli on jest fizyczny, czyli no tutaj standardowo mocne tanki powinny być. A, tak jak myślałem, czyli aura wokoło, czy jak wejdziesz, to zginiesz. Okej, czyli wiadomo, o co chodzi. Okej, coś tworzy coś. Czyli jakby osłonę se stworzyć, taką, widzę, taką statystykę ma. Albo koło będzie robił na przykład jakiś atak. O, jakaś aura ognista nagle mamy. Czyli ogień, lód. O, się rozrasta jeszcze. O, nieźle wybucha, nie powiem. Savage Rite will be released on the 1 week after patch 6.4. No oczywiście, tak jak wspominałem tutaj, cały ten Rite Savage będzie dostępny tydzień po patchu 6.4. I co tam jeszcze było? No, na kolejny quest nie wyrobię without a need of maintenance. Aha, czyli po prostu quest pojawi się bez potrzeby maintenance'a, więc tydzień później po prostu quest się pojawi. Tak jak było poprzednio, też widziałem, jak mi się pojawił. I tam ludzie pełno wstało, więc to będzie też dostępne. Savage Rite Reward Changes, czyli zmiany w nagrodach. Okej. Przyspieszymy trochę. Adjacent to treasure coffer awarded in the pandemic ambassador savage. Coffer will not reward duplicate armor pieces of the same slot. Dziękuję bardzo. W końcu nie będzie duplikatów. Nie będą się nagle dostać rękawice. Spodnie, buty, albo te same akcesoria. W końcu będą inne, zawsze będą inne. Body gear can be earned from Anabasis the 11th Circle. Co? Góra będzie dostępna w 11? A nie w 12? Taka zawsze była broń i góra było w 12 na przykład. A teraz będzie w 11, okej. Okay. A single treasure coffer will appear on the end of the each pandemonium amnesis savage. Encounter reward quantity unchanged from previous tiers. Reward will be reduced in 11 to 4 players have already completed the duty and there will be no more rewards in 5 or more players have been claimed. Aha. Czyli mam rozumieć, że... Czyli okej, czyli będzie jeden kofer, oczywiście jak macie 1 do 4 playerów, to jest, którzy już zakończyli, to będzie redukcja, a powyżej tego, to już nie będzie żadnego skarbu. Okej, czyli tu są nawet całkiem ciekawe zmiany. I co my tu mamy? Savage Reward Changes, Amnesis Mythos Exchange. Exchange, Amnesis Mythos. Body Gear, Mythos 4 z 8, Mythos 3 razy 6. Czyli zmniejszyli wymagania. Leg Gear, Mythos 3, Mythos 6, akcesoria Mythos 1, Mythos...
Aha, czyli zamiast 4 elementy, będziemy mieć teraz 3 elementy. Z spodni, zamiast 8 będziemy mieć 6. Ale widzę, że body gear zamiast 8 z czwórki będzie 6 z trójki. Zwłaszcza chodzi o mytos, czyli ten wcześniejszy. Ale to jest Andazes Mythos Exchange. Czyli po prostu ogólnie będzie mniej. Mytosów trzeba mieć mniej, żeby zamienić sobie, więc będziemy mieć wcześniej już gear. Lepszy. Okej, bardzo ważna informacja, nie powiem, bardzo ważna. Mythos 4 may be exchanged for Mythos 1, true 3 at 1-1 rate. Okej, czyli Mythos 4 można zamieniać na Mythos 1 i 3 1-1. Okej, czyli to będzie tak wyglądać, że mamy więcej z trójki będzie nam dropić giru. W Mythosa 4 będzie bronie, ale będzie można też wymieniać na tamte wcześniejsze. Bardzo fajne, bardzo... Nie, ludzie, słuchajcie, to jest bardzo fajne, to jest naprawdę o wiele mniej czasu na farmienie savage'ów każdego tygodnia. To jest naprawdę bardzo zajebista zmiana, to jest bardzo dobra informacja na tutaj zdobywanie sobie całego giru z savage'ów. Większe szanse na to, że szybciej już zdobędziemy. To jest bardzo dobra informacja, bardzo się cieszę. Tu będzie nam coś pokazywać, obrazek. A, czyli mam rozumieć, że to jest gear z Pandemonium. I takie kryształki wokół latają. Pewnie część, żeby miały zbroję, bo tak poprzednio było też z Pandemonium, że zbroja była tak jakby świecąca z tyłu, miała taki okrąg, a teraz będą takie kryształki latające z tyłu. O, widzicie, nawet tutaj kryształki są. Widzę, że chyba jest poświata jakaś na broni, ale takie kryształki teraz będą. Czyli ogólnie ifer będziemy nosić ze sobą. Żywy ifer po prostu. A, Bart będzie miał na broni takie kryształy. Czyli każda ten klasa też ma trochę inaczej. Aha, i to taka też poświata. Widzę chyba tu healer, WHM, też ma takie świecące, no ciekawe, ciekawe wygląda. Hi. Okej, Island Sanctuary Update, oczywiście, Island Sanctuary mamy update. Nowa struktura rankingu i vision, oczywiście nowy poziom będzie, nowe miejsca do zbierania, nowe ploty pod konstrukcję, nowe itemki, nowe materiały do craftenia, zbierania, zwierzęta i pełno innych pierdół, po prostu pełno nowego kontentu, nowe struktury oczywiście też, więc ogólnie po prostu nowe rzeczy do roboty. Support of outdoor furnishing added to the hideout. No, support outdoor furnishing, tak jak w housingu, te poza domem. Furnishing can be placed near structures. The maximum of 90 slots can be unlocked with sanctuary progress. Special furnishing like strike. Dobrze. Striking dummies and gardeners will not be supported. Aha, czyli okej. Okay. Czyli mamy, że możemy dosłownie stawiać sobie rzeczy z praktycznie housingu, które były poza domem. Możemy teraz w Island Sanctuary postawić, więc będzie coraz bardziej unikatowy. Nasza wyspa pokaże sobie postawić co chce. 90 slotów jest dostępne i jak na razie nie będzie supportować żadnego Striking Dummies i Gardens, nie będzie to support tego. Okej. Furnishing in your inventory may be placed on your isle as glamour. Furnishing placed on glamour will be bound to you, but not consumed. Those multiple glamours can be placed based on a single item. Okej, okay, czyli tak, będzie to działać jako glamour. Będzie to widoczne przez ciebie i pewnie prawdopodobnie innych. I nie będzie boundowany item, czyli nie będziecie używać, prawdę mówiąc, itemku, żeby był użyty. Będziecie po prostu rzucać jakby glamour w to miejsce, że będzie wygląd tego rzeczy i będziecie mogli multiple glamour rzucać, czyli będziecie mogli tak jakby kopiować tę samą rzecz. Fajnie, bardzo fajnie, to jest dobre, to jest bardzo dobre.
Island prisms may be used to register furnishings, allowing you to place them with the, them even when not held in your inventory. Not that registered from will bring them to you. Aha, czyli island prism may be used to register furnishings. Czyli prism będziemy musieli używać, żeby użyć. Allowing to place them with even not held in your inventory. Nawet jeśli nie będziemy mieć tej rzeczy przy sobie, to możemy rzucić i glamour. A, okej. Okay. Tylko na pewno musimy jakoś mieć kupione, nie? Nawet island prism yield from crafting will be increased to the in the future. Aha, czyli specjalne island prismy będzie prawdopodobnie. W przyszłości będą powiększone możliwość craftowania tego. A, i będzie można też zmienić kolor. I będzie trzeba ODE używać na glamour. Też trzeba pamiętać o tym, że będzie trzeba ODE używać, żeby pokorować też to. Okej. Przyspieszymy sobie. A, okej, okay. Czyli mamy tutaj pokazywanie całego island, jeśli chodzi o glamour, rzucanie glamura. Czyli tak jak widzicie, mamy tutaj całą miejscówkę wokół tych budynków i prawdopodobnie będzie można tylko w tym miejscu rzucać glamour, ale bardzo dużo miejsca, powiem wam, bardzo dużo miejsca, aczkolwiek widzę, że można tutaj rzucać, jak widzicie po lewej stronie, tutaj mamy 120 maksimum, więc 120 będzie prawdopodobnie można było ustawić sobie tutaj miejsc. Ciekawe, czy każda rzecz ma jakiś tam swój limit. O kurde. Ja, 1 na 75 zmniejszyło się. Aha. Czyli tam mamy różne miejsca. To, co mamy ustawione, 1 na 75 i tam, co mamy w glamurze, tak? Tak to wygląda. Ja widzę, że bardzo dużo ustawia tych głów i może kopiować to samo miejsce. Nie używa w ogóle tego przedmiotu, tylko kopiuje. I pojawia się na liście, że jest, ma cztery głowy po prostu na przykładzie. I wrzucasz glamour i bardzo pięknie wychodzi, widzę. Tutaj przyspieszymy też. Widzę kwiotki. Aha, czyli mam rozumieć, że niektóre rzeczy będą tutaj ustawione pod ta kategorię i jedna kategoria będzie dzielić się na 120 miejsc, a druga będzie na 75 miejsc się dzielić. Okej, okay. Czyli tak to będzie wyglądać. Aha, i tu mamy ustawione te wszystkie przedmioty, jak to wygląda, jak to się przedstawia i bardzo ciekawe jest, bo będziemy mieli tą możliwość właśnie projektowania sobie unikatowości naszej wyspy, więc bardzo się cieszę z tego rzeczy. Widzę, że tu ma jakoś gajda. To 65, widzicie, nagle masz 65 nagle ma, czyli będzie prawdopodobnie trzeba to poziomować, żeby mieć maksymalne. Tu macie 120, ale kopiuje, wciąż kopiuje. Czyli to jest, aha, czyli to jest tak, że... czyli to jest tak, że te 120, czyli już rozumiem, o co tu chodzi. Czyli 120 to jest po prostu lista twoich glamurów, ale aktywne, które będą na wyspie, to jest 75, a choć on pokazał 65, więc prawdopodobnie to będzie przy samym poziomowaniu naszej wyspy, będzie się zwiększać maksimum. I oni mówili, że będzie do 90 miejsc, więc prawdopodobnie będzie 90 miejsc na ustawianie sobie rzeczy poprzez prawdopodobnie poziomowanie lub na przykład te nasze nasze te robociki, co tam łażą, te całe mapety, czy jak mu tam były, możliwe, że będzie trzeba craftić specjalne tak rzecz, która będzie nam maksimum powiększać dostępność możliwości rzucania aktywnych glamów, które będą działać na wyspie. A to, ta lista ze 120, to jest lista dostępnych glamurów, które wrzuciliśmy do tej listy, żeby mieć dostępność, żeby mieć łatwiej po prostu dostępność do tych elementów, które będziemy musieli rzucać glamour, więc to jest bardzo ciekawe i bardzo warte do zapamiętania, żeby się nie napalać, że tu jest nagle, że będziecie mieć 120, nie? Okej, okay, i teraz mamy też obrazki.
nowe giry, prawdopodobnie do craftowania, albo i zdobycia na Island Sanctuary. Bo też tam były giry dostępne i któryś z tych na pewno jest dostępny tam, możliwy, albo do krawcenia, ale chyba jak pokazywała Island Sanctuary, to raczej ten. O, i taki jak widzicie, letni też, bardzo fajny, gustowne ubranko. No, prawdę mówiąc, góra też jest fajna, dół zmienia na przykład takie małe portki i będzie dobre. Klapki też ma, widzicie, ze skóry, więc no, całkiem fajnie wygląda. Takie casualskie, hawajskie takie trochę wygląd. Okej, okay, czyli to było to. A i mamy tutaj jakieś obrazki jeszcze, jeśli chodzi o domek. Mamy tutaj z housingu dodatkowe takie furnishingi, widzę, całkiem ciekawe. I mamy też patio, widzę taki, żeby sobie tutaj siedzieć sobie poza domem. Więc pewnie to też będzie można wrzucić na Island Sanctuary. Co tam pokazywali. O. Ciekawe, taka jakby taki do przesiadywanie takie. Sobie z drewna takie zrobione i z liści. Okej, kolejna rzecz. Aha, okej, okay, czyli wariant Criterium Dungeon 2 i Mount Rokon 6, 4, 5, czyli się dostępne, czyli Criterium Dungeon, Overview, Level 90, Casual Play for 1, 4 player, 4 player Party 1 Match, okej, okay, nowe role, nie ma restrykcji roli, czyli ogólnie przypomnijmy, o co chodzi z tym wariant Dungeonem, czyli po prostu w postaci z levelem 90, Casual Play to jest bardziej, od 1 do 4 playerów może być, jeśli jest 4 playerów, to jest wtedy matching. Nie ma żadnych restrykcji, nie ma, jeśli chodzi o jab. Enemy, siła przeciwników jest zależna od wielkości party. I droga progresji zależnie od akcji playera, czyli po prostu tak jak mieliśmy w poprzednim, że jak szedliśmy na przykład gdzie indziej, albo przeszliśmy do innej drogi przez inną ścieżkę, mieliśmy na przykład inną historię albo coś, więc to też jest ważne do przypomnienia. I druga część oczywiście też Explore the Mysteries of Mount Rokon alongside of certain someone, czyli tam będzie też pomoc jednej z NPC-tów prawdopodobnie w tej historii, która będzie nam pomagać. Experience of different story depend on your choose path, czyli oczywiście to, co było poprzednio, czyli zależnie od tego, jaką decyzję wykonamy, jaką ścieżkę obierzemy, tak potem historia się potoczy i możemy oczywiście powtarzać wielokrotnie, żeby tam taka specjalna jest książka, którą zbieramy po prostu historie dostępne przez ten cały czas, więc no ogólne kolejne kolekcjonowanie. Oczywiście wariant actions, duty actions designed to compose for lol in balance, czyli po prostu specjalne wariant actiony tam są w tym całym dungeonie. Access to the time with the ability of change mid duty. Actions have recast timer, but not other limits on usage. Okej, okay, no po prostu są dwie akcje dostępne i mogą się zmieniać w czasie duty i mają swoje recast time, ale nie mają żadnych innych limitów. I oczywiście nie można zmienić akcji w czasie walki i po prostu recast time jest na cooldownie i tak dalej. Póki jest na cooldownie. Też nie można wtedy zmienić. Czyli mamy te akcje, przypomnienie akcji, czyli wariant Cure, które będzie możliwe być tylko używane przez tanka i DPS-a, wariant Ultimate, czyli prowokacja, która jest używana przez wszystkich, wariant Raise, czyli wskrzeszanie przez tanka i DPS-a, wariant Spirit Dart, czyli specjalny skill odejmujący tylko dla tanka i healera i wariant Rampart, który redukuje obrażenia dla healera i DPS-a.
Oczywiście mam dwie wersje kryteria. Another Mount Rokon, another Mount Rokon Savage, another Dungeon are high difficulty by default with Savage provided additional challenge. Czyli po prostu another jest po prostu nazwą taką dodatkową, którą zwiększa stopień trudności, a dodatkowo do tego dorzuca się jeszcze Savage, wtedy jeszcze kolejna trzecia część, która jeszcze ma dodatkowe challenge. Even Rokon Sen Reishiki no 2. I teraz ten Another Mount Rokon, parties of few than 4 players supplemented via matching, czyli przez matching będziemy 4 players dobierać. Normal methods of resurrection are prohibited, but each player is granted limited use of variant rise 2, all other variant action are unavailable, czyli w tym drugim kryterium Another Mount Rokon będzie możliwość grania w 4 ludzi, będzie normalna metoda wkrzeszenia będzie wyłączona, więc nie można sobie po prostu wkrzeszać, jak na przykład healer, i będzie tylko limit używania variant raise 2 przez każdego z playerów, że każdy będzie mógł używać wkrzeszenia i niczego więcej, bo warianty action, reszta jest po prostu wyłączona. No i praktycznie jak zostanie pokonani przeciwnicy nie będą wkrzeszeni, jedynie boss, że będzie można znowu powtórzyć. A wersja Savage praktycznie jest preform party z 4, czyli musimy 4 dobrać po prostu sobie w party matchingu, i wszystkie metody wskrzeszania przez variant action i wszystkie akcja tutaj przez paralizę jest wyłączona, więc nie można się wkrzesić w ogóle. I jak defeated enemies revive after pay go, czyli wszyscy przeciwnicy, wszyscy bossowie, przeciwnicy, wszyscy są odnawiani, kiedy zginiemy, więc lepiej nie umierajcie, bo będziemy musieli robić od nowa po prostu wszystko. Bardzo boli. Enemies become much stronger if not defeated within a certain time of limit. Czyli jeszcze trzeba w odpowiednim czasie pokonać przeciwników, bo będą z czasem się robić mocniejsi i w końcu przegracie. Więc no. Jest trudno, jest trudno. Chcieli trudno, mają trudno. Okej. Okay. A tego kolesia będziemy mieć, będzie nam pomagać. Okej, okay. Czyli tak wygląda ten cały nowy Special Dungeon Finder. Mamy tutaj właśnie kolejny właśnie z tych kryteriów. Wariant kryteria Dungeon. I to jest ta druga część. I mamy tego, dobrze pamiętam, Hancock? Jakoś tak się zwał? Tego całego merchanta, który się, wiecie, pojawiał, jeśli chodzi o Kugane. Więc tym razem on będzie nam pomagać. Okej. Okay. Czyli mamy teraz te dwie części, będziemy mogli robić to i to będziemy mogli robić. On tylko jedno zrobił. A, coś mało. Chociaż nie mam, ja mam podobnie. Aha, i czyli mamy tutaj historię. Właśnie tak jak mówiliśmy, będziemy kompletować 12 różnych historii i na pewno będziemy w ciągu gry będziemy sobie mogli odblokować i może będzie jakiś mont dostępny, zwłaszcza że tam też był mont dostępny i tutaj też powinniśmy mieć monta dostępnego. Ciekawe, 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 co tam za nagrodę dostaniemy. No i co najważniejsze, właśnie to są te całe historie. Okej, okay, teraz zobaczmy sobie tego całego dungeona. A, taka typowa azjatycka, japońska właśnie. Ten on, wow, on jest podróżnikiem, travelerem jest, o Jesus. Daje nam wybór, gdzie możemy przejść właśnie. I to ten wybór, który teraz wybieramy, jest zależny od tego zdobycia historii po prostu w ciągu. Więc trzeba też, warto zapamiętać sobie, gdzie se, które pierwsze idziemy, żeby potem jak coś odblokować sobie wszystkie 12 części historii. Więc oczywiście zobaczymy sobie dalej. Teleportacja. No i widzę, że tutaj łazi sobie, szuka różnych rzeczy. Biega sobie, biega.
Pewnie tutaj też przeciwników będziemy mieć. Ja mamy tutaj jakieś leśne różne kolesie. A ten się chowa oczywiście, bo dlaczego miałby walczyć, nie? Bo to tylko handlarz. Ale fajnie się ubrał, nie powiem. No i oczywiście właśnie tutaj używamy właśnie zdolności. Mamy też właśnie wariant skilly. Mamy tutaj healing i rampart, żeby mieć odporność. Jedynkę obrażeń i tutaj będę trzeba po prostu tutaj niszczyć tych przeciwników. Widzę, że całkiem nieźle idzie, bo specjalizuje się w Black Mage'u i tego specjalnego kolor mam blada. Okej, i tam kolejne stwory były, dalej szedli, kolejne stworki. Okej, widzę, że to dalej było. Takim praktycznie lesie, o, źródełko. To takie jesienna trochę taka pora, którą tam idą. Bardzo fajne kolory, bardzo fajne widoczki, nie powiem, bardzo ładnie to wygląda. Można się naprawdę napatrzeć i patrzeć przez dłuższy czas, bardzo fajnie to wygląda. I się można kąpać. Na pewno skorzystam, jak będę tam szedł. Gorące źródła, nie? Okej, dość tego łażenia, panie. A, okej, mamy pierwszego bossa. Do jakiegoś ninja. Przypomina mi to kogoś. Jakiś plecak ma? A jakieś bomby ma na plecach. A, widzę, że ten jest. Mocne uderzenie. O. Danuta ma. Wow. Czyli zapamięta. O nie, niemożliwe, będzie zapamiętanie. Jesus, będzie pamięciówka. Aj, źle stałeś, panie. Pamięciówka będzie, a proszę. Ło, jakie zdolności ładuje. O, Sakura! O, jakieś te pojawiły się. Liście Sakury. A czy jakieś te używa coś. O, jakieś różne elementy widzę. Będzie używać, coś będzie się dziać. O, czyli tutaj jest... Też trzeba znać, które jest które. Widzę, że bardzo dużo już pokazał. Chyba za dużo. Ale ciekawe, nie powiem, bardzo ciekawe. Czyli cały ten Criterion Dungeon był pokazany. Mamy obrazki. Co będzie tam dostępne? Aha, czyli z Criterion Dungeon widzę, że będzie dostępność takiego pięknego, fajnego ubranka. Bardzo, bardzo taki gustowne japońskie wdzianko, tradycyjne, całkiem ciekawe wygląda. To ma swoją nazwę oczywiście, nie jestem pewien, jak to się nazywało, ale bardzo ładnie wygląda, chętnie się to zdobędzie. A, i też będzie taki wygląd, ciekawe, takie broń. Kawaii. No całkiem fajne. Bardzo dużo ubrań, nie powiem, bardzo, bardzo dużo ciekawych glamów na 6.4.5 będzie dostępne. No, te ubranie też jest fajne, naprawdę. Bardzo fajne, no. Czyli 4.5 też, 6.4.5 też będzie mieć bardzo fajne wyglądy, więc nie powiem, coraz lepiej to wygląda. Taki typowo podróżnik, taki podróżnik. Tamten prawdę już wyglądał jak Pokémon Catcher. Ten poprzedni, ten żółty. Tutaj mamy z ninja też.
Nie do tego stopnia muszę mieć ochraniacze na nogach i w ogóle. どうした? O, jakie cute ubranko. No, bardzo ładne. Bardzo fajne, fluffy w ogóle. No, na pewno będziesz trzymał. No, no, fajne, fajne. No, to na pewno warto będzie zdobyć. Coś tam jeszcze masz? O, też ładne, ładne, fioletowe akurat. Czyli tutaj dla magów ogólnie. Będzie ciekawe wdzianko, ekskluzywne dla magów. Okej, czyli tak to wyglądało. Okej, zobaczmy jakąś... Co to za... Do zdobycia albo krawcenia? Zastanawiam się. Łóżko oczywiście, ponowne. Justy będzie się cieszyć, kolejne łóżko będzie mogło sobie latać. Ale tym razem będą mieć jasne miśki jeszcze w pobliżu. Tak, leci z wiatrem. Wszystki tam walnie tym łóżkiem. Jesus, what the fuck. Ej, mamy te maleństwa takie pływające. Kijankę jakąś. To teraz będziemy mieć też do użytku własnego. Będzie sobie mogę latać. No, bardzo, bardzo ładne, bardzo fajne wygląda. Wow! What the frick is this? What the fuck? To jest lampa, tylko jakaś przeklęta, jakiś potwór lampowy. On tam w środku siedzi. Na tym języku. Fajnie to wygląda. Lol. No, ale bardzo ładnie zrobione jest. Te detale tego i to oświetlenie jak pada na niego, bardzo ładnie to wygląda. Nie powiem. Diamond, który chce, który ludzie będą chcieli na pewno. To jest bardzo fajny, ciekawy mont. A, i mamy kolejnego z tych... cebul. Będzie można sobie latać kolejnym takim właśnie cebulką z kwiatkiem tym razem. O! On go nosi. Na barana. Ten robot. Jaki obrót robi. Nie wlatuj mnie do nosa. O, jakaś małpa. Kawaii na. Małpka. Gapiąca się. Uszami rusza. Se biega, ale nie ma ogona. What the fuck? A, to jest jakiś taki... Jakiś posąg taki? Wow, się obraca. Bardzo szybko się obraca. To jest ciekawe taka. Te, rusz się. Pewnie trzeba go tam handover albo dać mu jeść, ale chyba nie. Tak przynajmniej nie wygląda. O! Co my tu mamy? Pana tutaj... wydra? Czy coś się nazywa? Z lampką. Okej. Se łazi, widzę. No, ciekawe, łazi sobie. No, Shiba. Tylko, że jest taki ninjom ze zwojem. No. Takie Sharingan ma. Aha. Naruto i te sprawy, nie? Okej, tak przynajmniej wygląda. Oczywiście mamy też mowa o fan festiwalu, który się odbędzie
już niebawem w Las Vegas, w Londynie i w Tokio. North America Fan Festival live stream oczywiście będzie dostępny. Będzie można sobie też pewnie oglądać na YouTube i Twitch. Special Battle The Gilded Araya. Specjalna walka będzie dostępna, która pewnie będzie dostępna później do ogrania w grze samej, jak z Odynem. A tutaj mamy dostępność całkiem nowej walki. Coś jak Shiva chyba. Ja, bo ona ma 6 rąk, to jest Shiva. Indyjski bóg. A będziemy mieć walkę jej. Czyli specjalna walka dostępna na fan festiwalu w Ameryce, Europie i Japonii. Oczywiście będzie czytanie patcha. 5 miesiąca, 23 dzień. Na pewno będzie omawianie. Immersion Game Pack First Edition, wersja 2.0 update. A, czyli ten Immersion Game Pack, czyli ten takie specjalnie audio specjalne. Będzie można testować. Oczywiście pre-order dostępny będzie 16. Okej, to już June 22, czyli czerwca 22. Okej, czyli czerwca już 6 będzie dostępny. Oczywiście na PS5. Okej, czyli tak wyglądał Life Letter 7.7 part 2, czyli o patchu 6.4. I prawdę mówiąc, bardzo ciekawe rzeczy, nie powiem wam, bardzo ciekawe rzeczy, bardzo dużo kontentu będzie dostępnego już w samym patchu 6.4 plus jeszcze potem w 6.4.5. To co lubimy, bardzo dużo kontentu z nowym wielkim patchem. Będzie co się działo, będzie co robić i warto subskrybować i to Final, i to mój kanał po nowe informacje, zwłaszcza na to, że będziemy pewnie czytać, więc cierpliwie czekajcie i dziękuję wam za uwagę. Pamiętaj, żeby subskrybować, lajkować i dzwoneczek, byście wiedzieli, kiedy się film pojawia. Tweet i Discord jest dla was dla informacji, jakiekolwiek coś się pojawiają. No i na postach obserwujcie, bo pojawi się prawdopodobnie nowe filmiki, więc dziękuję za uwagę i widzimy się w grze. Na razie, Eurzianie.